Wiadomo, w środowisku piłkarskim ostatnio w sensacji w Czechach o deklaracji piłkarza Young to, że jest gejem. Ja powiem tak, przez tyle lat, przez 20 parę lat grałem w piłkę nożną, nigdy nie spotkałem się, żeby była taka osoba w szatni. Myślę, że no, mogłoby być ciężko, nie? Mogłoby być ciężko, zależy też w jaki sposób on by się zachowywał, nie? Pamiętajmy, że szatnia jest dosyć hermetyczna, jest to mocna szatnia i jest, musi być mocno zdyscyplinowana. Ja mówię, jeżeli to by był zawodnik, który o tej orientacji jest taki, nie widać tego po nie, prawda? Czyli jest bardzo męski, taki jest wręcz taki dominujący, no to myślę, że z tym nie mieliby zawodnicy problemu, ale w momencie, kiedy troszeczkę, wiesz, troszeczkę zniewieściały, czy jakieś dziwne rzeczy by się działy, no to myślę, że ten numer by nie przeszedł. To jest program Dwa Fotele. Dziś naszym gościem jest Arkadiusz Onyszko, wicemistrz olimpijski z Barcelony z 1992 roku. Trener bramkarzy, były dyrektor sportowy Motoru, 11 lat Danii. No jest o czym, Marek, opowiadać, bo mimo młodego wieku już napisałeś książkę, to raz. Dwa, mógłbyś gadać no, przez 3 godziny o tym, co robiłeś, z kim robiłeś, jak robiłeś, czego nie powinieneś robić, co powinieneś robić. Nie, no jasne, no, nie wiem, czy mamy tyle czasu, ale nie mamy. Tyle się w moim życiu wydarzyło. To tak w gwoli sprostowania to nawet dwie, bo jedna wyszła duńska, wyszła, a druga książka wyszła polska. No dużo, dużo się działo w moim życiu, nie będę ukrywał, i w sferze sportowej, jak również pozasportowej, także tak, jak mamy dużo czasu, no to jest co opowiadać. Słuchaj, kiedy cię poznałem, miałeś długie włosy, kręcone, powiedziałeś jak Michael Jackson, tak? No wyglądałem jak wtedy rodzina Jackson 5. O właśnie, prawda? Była taka. Rzeczywiście one były mocno lokowane, nawet tak na, jak niektórzy patrzą na zdjęcia z Barcelony 92 roku, no to myślę, że wiele osób mogłoby mnie nie poznać. I co się stało? Kiedy wyszły? Ja myślę, że to testosteron. Po prostu to trzeba też powiedzieć, tam fizjonomia człowieka, ale również ciężkie treningi. A zaczęły wychodzić moim zdaniem w wieku już tak 19 lat. Jak wróciłem z olimpiady, no to już tak powoli. A to jest kwestia stresu czy rodzinnych, powiedzmy, genetycznych historii? Myślę, że genetycznych nie, bo u mnie mój tata, dziadkowie wszyscy mieli włosy. Jedyną osobą, która nie ma, no to jestem ja. Ja oczywiście tam mam jakieś zakolat, ale... Nie, do twarzy ci, żeby była jasność. A, dziękuję bardzo. Elegancko. Ja się golę codziennie tak naprawdę na łyso, bo myślę, że to lepiej wygląda, jakby miał jakieś te włosy po bokach. To tak wtedy człowiek... Ja zaczynam tego wtrętu z włosami, bo mówię, poznałem Marka, jak miał 16 lat, prezentacji juniorów i był naprawdę jak zespołu Jackson 5. Arek, dzisiaj to jeden wypad do Turcji, miałbyś znowu piękną czuprynę, ale to, zostawmy. To nie ma znaczenia. Powiedz mi, jesteś tak trochę bezimiennym bohaterem tej Barcelony. Byłeś zmiennikiem Alka Kłaka, właściwie rezerwowym. Była taka szansa, że podczas tej imprezy, podczas igrzysk w Barcelonie mógłbyś wskoczyć do bramki? Znaczy, ja powiem szczerze, że nie było takiej szansy. Ja gdzieś może sam liczyłem w meczu, zwłaszcza z Australią, gdzie graliśmy na Camp Nou i ten wynik już był dosyć wysoki, to liczyłem, żeby może wejść na parę minut, ale pamiętajmy, że to jest wielka impreza i w momencie, kiedy idzie, kiedy drużyna wygrywa, kiedy ta maszyna jednak już zaskoczyła, no to ciężko jest robić takie zmiany, zwłaszcza bramkarza. Nie? No tak. Ale Kłak... Nie zapukałeś do Janusza Wójcika, trenerze, niech mnie pan wstawi. Nie, no myślę, że jakbym zapukał, no to nie wiem, czy bym na siebie, na pewno by wszedł, ale nie wiem, czy bym wyszedł z tego pokoju, bo nie wszyscy sobie zdają sprawę, że jednak trener Wójcik, no to była taka bardzo mocna osoba i niekalkulująca. On w ogóle nie wybaczał żadnych błędów, nie? Tak jak popełnisz jakiś wielki błąd, to był out i już w ogóle z ciebie nie korzystał, także musiałeś być non-stop na, jakby to powiedzieć, nisko na nogach, skoncentrowany, był bardzo wymagający, ale również na tamte czasy myślę, że też bardzo taki mobilizujący. Na przykład to, co jak młody chłopak, ja byłem z nich najmłodszy, miałem 18 lat, no to ja pamiętam, że on jak mówił w szatni, to ja prawie, że patrzyłem jak w obraz w niego, nie? Tak jak on mobilizował. No dał ci wielką szansę. Tak. Kogo tam wygryzłeś po drodze do składu? Radka Majdana? Tak, Radka Majdana. Radka Majdana. Radek bronił słabiej, czy kontuzję miał, jak to wyszło? Nie wiem jak to wyszło. Wiem, że ja, tak jak już mówiłeś, my się znamy już kupę lat, Janusz. No nie ma problemu. Kupę lat się znamy, przy tych reprezentacjach też byłeś. Gdzieś tam śledziłeś moje też poczynania, no to ja w eliminacjach do lat 18 nie puściłem ani jednej bramki. Oczywiście to nie jest tylko moja zasługa.
zasługa jak również całej tej drużyny. I wydaje mi się, że może był jakiś taki impuls w PZPN-ie. No spróbujmy tego młodego chłopaka, bo no, jak nie puścił w eliminacjach żadnej bramki, no to coś w nim musi być, nie? Ja pamiętam, że legendarny, nieżyjący już ten Wiktor Stasiuk z drużyną, którego zdobyłeś brązowy medal na Mistrzostwach Europy Juniorów jeszcze w NRD tak. w 90 roku. Erfurt, tak, tuż przed upadkiem. On cię bardzo cenił, bardzo cię lubił, bo byłeś dla niego nie tylko fantastycznym bramkarzem, ale takim dobrym duchem drużyny. Nie byłeś kapitanem był Michał Biskup, zdaje się, tak? Ale rzeczywiście miałeś dobre referencje do tego, żeby trafić w ciągu 2 lat do srebrnej drużyny. To było niesamowite. Było niesamowite. No, ja pojechałem, pamiętam, na mecz międzypaństwowy z Holandią w Utrechcie. Tak. I nie byłem przewidywany do gry. Po prostu wydaje mi się, że trener Wójcik wtedy chciał mnie po prostu sprawdzić na treningach, zobaczyć, jak się prezentuje. I wyobraźcie sobie, że Alek Kłak złapał kontuzję i ja wszedłem za Alka i broniłem mecz życia. Po prostu 0-0 się skończyło, ale ja tak broniłem, że nie byłem w stanie... I kupiłeś sobie bilet do Barcelony wtedy. Tak, ale to jest jeszcze mało, bo też wiele osób nie wie, że ja zaraz po meczu pojechałem na pierwszą reprezentację. Bo nie przyjechał Józef Wandzik. Mhm. I był na tym meczu był wtedy ówczesny prezes PZPN-u Michał Listkiewicz. I z racji tego, że tak dobrze broniłem, no to po prostu zawieźli mnie samochodem do Eindhoven i tam byłem przy pierwszej reprezentacji, no, siedziałem na ławce. Michał mógł być sekretarzem generalnym. Albo sekretarzem generalnym, no, przepraszam, ale nie szkodzi. Wiem, że był wtedy, jechałem z nim samochodem. Czy ta twoja kariera tego zdolnego juniora rozpoczęła się w sposób niebywały? Niebywały. Gdybyś urodził się 10-20 lat później, podejrzewam, że szybko by cię zabrali do Włoch, tak? Do Italii, może do jakiegoś angielskiego klubu i dzisiaj byśmy rozmawiali o trochę z innych pozycjach. No, może byś wtedy jeszcze bronił, co? Nie, to na pewno. Jeżeli by były takie czasy, jakie mamy teraz, że tak łatwo jest wyjechać i rzeczywiście tych młodych zawodników wyjeżdża bardzo dużo na zachód, no to myślę, że w tamtych czasach to nie byłoby szans, żebym nie pojechał. A nie miałeś propozycji wtedy? Nie, wtedy nie miałem. Gdzieś tam... Nie miałeś menedżera? Nie wiem. Nie, wtedy nie było menedżerów. Wtedy jak nie było menedżerów. Zawsze byli. Ja wiem, ale ja nie miałem, moi rodzice. Miałem przez moment jakiegoś menedżera ze Szwecji, ale nie udało się żadnego kontraktu dla mnie załatwić. To było dziwne. Jedynym klubem, który zachodnim takim, czy zagranicznym, to była Dania. Rodzice byli twoimi menedżerami inaczej. Pilnowali cię, żeby się tam spokojnie rozwijał jako bramkarz i zabrakło takiego kopa do wyjazdu na granicę. No czegoś zabrakło, no bo to nie jest normalne, żebym w tamtych czasach, po takich sukcesach, w tak młodym wieku, żebym gdzieś po prostu nie wyjechał na zachód. No tak, trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy, srebrny medal w Igrzyskach tak. I masz 20 lat. No i nawet 18, bo ja byłem tak naprawdę najmłodszym tak. zawodnikiem, chyba jeżeli chodzi o grę zespołową na całej olimpiadzie, nie? Byłem niespełna 18-letnim chłopcem, nie? Czyli pojechałeś na tak zwaną promocję. No tak. No. Niewiele to pomogło, co później? No niewiele to pomogło, ale nie, już... Nie pchałeś się na zachód? Znaczy, nie myślałeś? Nie, nigdy nie miałem tego statutu reprezentanta pierwszej reprezentacji, bo... To wiadomo. Za trenera Wójcika debiutowałem, znaczy za trenera Piechniczka debiutowałem na obozie na Cyprze. Nie pamiętam, czy to była Estonia, czy jaka to była drużyna. I później jeszcze grałem w Olsztynie za trenera Wójcika. To były moje 2 występy w polskiej reprezentacji. No i wiele klubów zwiedziłeś, już Lublinianka, Zawisza. Tak. Przede wszystkim wojskowe na początku. Proszę? Wojskowe. Wojskowe, co, ale miałeś etat wojskowy? Byłeś wojskowym? Nie, bo ja zaczynałem grać w piłkę nożną w klubie wojskowym WKS Lublinianka. Potem WKS Lublinianka odsprzedała mnie za autokar do Zawiszy Bydgoszcz. I potem z Zawiszy Bydgoszcz wróciłem do Legii Warszawa. I byłem w Legii Warszawa, ciężko to nazwać grą. Tam rozegrałem chyba jeden mecz w Superpucharze Polski w Płocku. Komu deptałeś na pięty wtedy? Kto tam? No ciężko mówić, że deptałem, no bo wtedy były i Zbyszek Robakiewicz i Maciek Szczęsny. Maciek Szczęsny, to było dwóch na tamte czasy najlepszych bramkarzy prawie, że w Polsce. Ciężka konkurencja, ciężka, co? Ciężka. No dobrze, a w tej sytuacji, jaka się znalazła, jak trafiłeś do Danii? Do Danii trafiłem, bo był tam były zawodnik Widzewa Łódź. Ryszard Kowenicki? Tak, Ryszard Kowenicki. I w momencie, kiedy w Wiborgu bramkarz przed samym już chyba, nie wiem, sezonem, tydzień przed rozleciał się, doznał poważnej kontuzji, no to on powiedział, że zna w Łodzi takiego bramkarza, który mógłby przyjechać tutaj na testy. No i przyjechał do Łodzi, porozumiał się wtedy z panem, to wtedy był prezesem. Pan Grajewski? Pan Grajewski, tak. Panem Grajewskim i pojechałem na testy, zagrałem 2 mecze i powiedzieli, dobra, bierzemy go, bo to super. Jak ci się w Danii spodobało? Powiedz. Mega, mega. Na serio. Myślę, że moja kariera poszła zdecydowanie do przodu. Bardzo mi się podobała przede wszystkim kultura ludzi, kultura gry w piłkę nożną, ten taki spokój,
taką złapałem bardzo dużą pewność siebie. Nie było takiej koncentracji na błędach, tylko bardziej takie ładowanie mnie, moich akumulatorów, że jednak jestem dobrym. Uwierzyłem w siebie, może tak powiedzieć. 11 lat w Danii, co? 11 lat, to kawał czasu. Strasznie dużo. Nie wystąpiłeś o obywatelstwo duńskie? Nie, nie wystąpiłem nigdy o obywatelstwo duńskie. Myślę, że jestem dumnym Polakiem. O, wiadomo. A nawet jak było w książce, fakiem Polakiem. Tak? No, wiecie, no, tytuł jest niemożliwy. Tytuł wiadomo, jeśli piszę też swoją biografię, no to ta okładka. A czy to był cytat z kogoś? Nie. Ktoś cię tak nazwał? Czy... W ogóle pierwsza książka, ta, która się ukazała w Danii, no to miała, jakby ktoś zobaczył okładkę, to taki piorunująca była, bo taki był wzrok i ten napis na takim czarno-zielonym tle, no, to naprawdę oni to zrobili marketingowo bardzo dobrze. Nie? No tak, ale byłeś wtedy takim czarnym charakterem? No byłem, no mocno tam się za mnie wzięli, to fakt. Nie? No, no miałeś swoje przygody oczywiście, które spowodowały to, ale powiedz, Dania piłkarska, jak ci się podobała? Zostawmy Danię jako uporządkowany, spokojny, dla niektórych nudny kraj, co? Rower ci dali w klubie, czy samochód, powiedz? Pewnie rower. Ale nie, posłuchaj, jest taka ciekawostka, może nawet nie wszyscy o tym wiedzą, ale w Danii nałożony jest podatek 180% na samochód. O. Czyli jak kupuję samochód, który kosztuje w Polsce 100 tysięcy, to ten sam samochód kosztuje tam 180. Ze względu na to, żeby potem te pieniądze socjalne były, miał państwo z czego wypłacać pieniądze socjalne. Nie? Także dlatego też dużo osób jeździ małymi samochodami, Peugeotami tam 205, czy jakimiś takimi mniejszymi, czy Citroenami, po prostu nie jest ich stać na dobry samochód. Jak już ktoś jeździ Mercedesem, to bardzo bogata osoba. Ale klub ci wtedy zapewnił ten... Nie. Ja wtedy na początku... Miałem swój samochód, ale to musisz go przerejestrować, nie możesz nim jeździć jakiś, tylko możesz tam określony czas, bo te przepisy duńskie są bardzo takie restrykcyjne, jeżeli chodzi o te sprawy. Ekologia, co? Tak. I jeździłem rzeczywiście też przez chyba rok czy dwa lata tylko i wyłącznie rowerem, bo miałem niedaleko na trening. Ale no, mieć dobry samochód w Danii, no to jest duże wyzwanie, nie? To jest duży wydatek. Czyli jak Kamil Grabara, dzisiaj kadrowicz reprezentacji, wybierał się do Danii, popierałeś ten ruch, ten kierunek. Tak. Dzwonisz do niego, on dzwoni do ciebie? Mamy kontakt. Nieraz tam gdzieś sobie napiszemy na mediach społecznościowych, ale też śledzę jego karierę i muszę powiedzieć, że robi bardzo dobrą reklamę Polsce i polskim bramkarzom. Jest bardzo ceniony, bardzo lubią ten charakter, który u nas jest. No właśnie, to jest taki charakter, nie powiem twój, bo ty chyba jeszcze bardziej byłeś wybuchowy, taki eksplozyjny, ale Kamil ma zawsze swoje zdanie na każdy temat. No ma zdanie, ale no pamiętajmy, że ogólnie jeżeli wyjeżdżasz poza granicę kraju, no to ludzie troszeczkę są inaczej wychowywani, mają inną mentalność. Tam się bardzo ceni ludzi, którzy mają swoje zdanie. O właśnie. I tam się bardzo ceni ludzi, którzy są pewni siebie, bo na przykład to pokazuje w drużynie, że taka osoba w momencie, kiedy będzie mecz jakiś bardzo ważny, stresujący, kiedy będziesz po prostu potrzebował, żeby ten bramka z tyłu za tobą stał, no to wiadomo, że masz wariata, który jest pewny siebie, który się wariata. Nie boi. Wariata, ładnie powiedziałeś. No tak, to on jest wariat. Jest wariat, ja też byłem wariatem. On jest wariat. Wielu innych bramkarzy było jeszcze gorszych może niż ja, ale taka jest prawda, ale przy tym robi ogromną robotę, jest bardzo ceniony. Także no, oni absolutnie nie widzą z tego żadnego problemu, wręcz uważają, że to jest jego atut, co u nas jest to mocno krytykowane. Ale czy Grabara jest też aktywny nie tylko na boisku, ale w mediach też duńskich, jego wypowiedzi, jego zachowania, nie wiem, wywiady w telewizji, on buduje w ten sposób swoją taką osobowość? Było bardzo mocno komentowane, bo też dzwonili duńscy dziennikarze do mnie po tym wpisie na Mistrzostwach Świata, kto skrytykował tego australijskiego bramkarza, prawda? Okay. To dzwonili do mnie, szukali sensacji, żebym coś powiedział na Kamila Grabarę. Ja im to wytłumaczyłem w ten sposób, ja też śledzę karierę Kamila i w momencie, kiedy Kamil złapał bardzo poważną kontuzję na Aalborgu, gdzie się zderzył z zawodnikiem i tutaj chyba złamał kość. Tak, grał w Masce później. Tak, no to wtedy wszedł ten australijski bramkarz i mówi, że tak, on jest teraz numerem jeden, jemu się to wszystko należy i on jest zdecydowanie lepszy niż Grabara, a pamiętajmy, Matt że... Ryan się nazywał. Tak, a pamiętajmy, że Grabara zdobył mistrzostwo Danii, grał i awansował do Champions League. Także no, nagle mówienie takich rzeczy jak po pierwszym meczu czy po drugim, no to jest troszeczkę też nieeleganckie w stosunku do swojego kolegi. Absolutnie. I myślę, że dlatego Kamil Grabara to skomentował, że będzie poprawny politycznie. Nie? I z tego się zrobiła burza. Ja myślę, że to nic złego nie było. To nie było z jego strony. Absolutnie. W zasadzie w jego przypadku, wiesz, tak. Z wysp do Danii to zawsze pewien regres. To dla niektórych. Ja w ogóle rozmawiałem z jego trenerem jeszcze jak grał w AGF-ie. Z Nielsenem, aha, który zresztą napisał w swojej książce, że miał ochotę połamać mi nogi.
jako piłkarz? Tak, bo był ze mną w Odense. Okay. Tylko był taki nygus, tak chodził, bujał się, to mu tam za dwa razy zwróciłem uwagę, żeby się wziął do roboty. Na treningu? Tak. Żeby się wziął do roboty i żeby zaczął trenować dobrze, bo nie byliśmy w stanie wtedy wygrać meczu, nie był w stanie strzelić bramki. No to potem napisał w swojej biografii chyba Czarna Świnia, bo on był ciemnoskóry, nie? Tak na siebie nazwał, nie? Sorte Sfin, czy coś takiego. Te tytuły są mocne. Fucking Polak, Czarna Świnia. Tak. I napisał w tej właśnie biografii, że miał taką ochotę na treningu normalnie dwoma nogami wjechać i połamać mi nogi. Ja potem go spotkałem prywatnie. Sympatyczna rozmowa, co? Nie, misia. Przybiliśmy, że to jest wiadomo. To jest naturalne, że jeżeli jest rywalizacja między dwoma zawodnikami, no to mogą takie rzeczy paść. Podejrzewam, że może chciał mocniej gdzieś na treningu wejść mi, ale na pewno nie chciał mi złamać. Mówimy o Danii jako bardzo tolerancyjnym takim kraju, takim spokojnym, powiedziałem, dla niektórych nudnym. Kiedy miałeś swoje problemy, tam wiadomo, dotyczące małżeńskie i tak dalej, jak to wyglądało? Czy zostałeś potępiony tak in gremio, czy ktoś cię bronił? Nikt mnie nie bronił, ale to też myślę, że ta sprawa, to już tak było dawno, że tak... Ja nie chcę tutaj wracać, tylko chodzi mi o pokazanie, jak się w Danii żyło, jak się tam funkcjonowało, wygodnie jest... na pewno mówisz, spokojnie, a nie brakuje takiej polskiej temperatury, takiej, że wstajesz w Polsce, włączasz jedną telewizję informacyjną, drugą, trzecią, Twittera, internet i już nie potrzebujesz kawy, co? Nie, no to tam tak nie ma. Właśnie. Tam jednak ci ludzie nie lubią ogólnie koncentrować się na negatywnych rzeczach. Oni tego nie oglądają, oni nie chcą przebywać z takimi ludźmi, którzy są cały czas narzekający i po prostu cały czas tacy depresyjni. Oni w ogóle takich ludzi odsuwają od siebie. To jest bardzo taka ciekawostka dla mnie, no bo w momencie, kiedy nawet przegrasz mecz w Danii i czytasz swoje media społecznościowe, to tak jakbyś wygrał mecz. O. Oni się tylko koncentrują na tych sytuacjach, kiedy mogły strzelić bramkę, nie? A przegrywasz nawet, nie wiem, 3 czy 4-0. I teraz wyobraźcie sobie, jak jest to w Polsce, nie? Nie, no to... Jakbyś tak napisał pozytywne rzeczy, to ludzie by sami powiedzieli, że... Że wariat jesteś, że coś nienormalne, co ty robisz. My ogólnie uwielbiamy, jako polski naród, my żyjemy negatywnymi rzeczami. Emocjami. My to żyjemy. Jak nie ma tego, to my nie wiemy, co się dzieje. No dobra, jak puszczasz 3-4 bramki, puszczałeś wtedy w Danii, to jak kibice to przyjmowali? No, trudno, stało się w następnym meczu lepiej? Nigdy tam coś nie krzyknął na mnie, czy coś, że źle, że każdy... To jest właśnie ta różnica między nami, Polską, a Zachodem, że u nas tylko i wyłącznie my z meczu bierzemy negatywne rzeczy. My nie koncentrujemy się na pozytywnych, bo o tym się nie chce rozmawiać. Tam jest troszeczkę inaczej. Tam oni chcą szukać tych pozytywów. Nie? Tak jak... Żyłeś w ciepełku tak w sumie. Mega, dlatego ja się rozwinąłem bardzo. Osobiście, jako osoba i jako zawodnik. Też nie będę ukrywał, że potrzebowałem treningu takiego mentalnego z trenerem od przygotowania mentalnego. I on też mi nadmienił, jak zamienić te negatywne myśli na pozytywne. A jak szybko opanowałeś język duński? W parę lat. A jednak, tak żeby mówić płynnie, tak? Udzielać wywiadów? Udzielam wywiadów w telewizji, nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. Ja. A miałeś do czynienia ze Schmeichelami tam? Nigdy nie miałem. Nigdy. No właśnie, to jest kraina wielkich bramkarzy. Kasper, nie Kasper, tylko Anton i Kasper właśnie. Kacper i Peter. Peter, przepraszam. I Peter, nie? Anton to zdaje się ich dziadek, zresztą Polak. Ale oni się nie przyznają. Oni tak... Nie, wiem, kiedyś rozmawiałem ze starym Schmeichelem i coś zacząłem nagadać, spotkał na mnie, spojrzał na mnie tak dziwnie, a potem pytam Rafała Nachornego, wiadomo, speca od Ligi Angielskiej. A on mówi, ty nigdy tego nie mów, bo kiedyś robiłem z nim wywiad, okazuje się, że chyba dziadek przyjechał. Jakby to ładnie powiedzieć, zbałamucił Dunkę, zostawił ją i potem jakieś tam są rodzinne kwasy, do dziś nie wyjaśnione. On specjalnie się tym nie chwali, polskością dziadka czy też ojca Petera. No tak, ja nawet śledziłem, jak się przygotowałem do mistrzostw chyba świata czy Europy i komentowałem mecze Duńczyków, to też oglądałem konferencje prasowe. TVP Sport. Tak. I muszę powiedzieć, że na przykład raz mnie tak mega zdziwiła taka wypowiedź Kacpera Schmeichela, bo jeden z dziennikarzy angielskich się zapytał, no jak to będzie grać na u siebie w domu, bo wtedy to oni chyba grali na Wembley z Anglikami, co tam mieli pretensje o tego karnego, prawda? Tak. On mówi, ale jaki dom? Mój dom to jest Dania.
O. Wiesz, i to jest takie mega ciekawe, bo przez tyle lat swoją całą... Nie wiem, czy on tam nie urodził nawet. Bo może Manchester to bardzo możliwe. Manchesterze no. I przez tyle lat grał, tam chodził do szkoły i nagle mówi, nie, nie, to nie jest moja... I ja bym chciał, żeby tak w Polsce było. Też, żeby tak nasi obywatele też tak mówili, nie? Tak byli dumni z tego, że są Polakami, nie? Nie, no są, bywają. Polacy są bardziej zwariowani niż Duńczycy, to na pewno. W sumie w Bile wspominasz Danię, a piłkarsko powiedz, jakość treningów, podejście do tego, bo o mediach mówiliśmy, tak. Raczej ciepłe słowa, raczej taki fan i taka przyjazna natura, prawda, tak. Duńczyków? Tak. No, jeżeli chodzi o sam trening, o piłkarsko, to myślę, że to jest bardzo wysoki poziom. Nie? No, to też popatrzymy przez pryzmat wyników drużyn klubowych, no to FC Kopenhaga prawie że regularnie gra w Champions League. Brøndby grało w Champions League, Aalborg grał w Champions League, FC Midtjylland grało w Champions League. Także piłkarsko bardzo dobrze. Treningi bardzo intensywne takie, ale no muszę powiedzieć, że jakby na przykład trening biegowy, to tam nikt nie kalkuluje, nie? Tam się nikt nie obraża. Maxa. Nie? Na maksa idą. Nie? Nawet ja miałem kolegę Tomasz Helwe, który przyszedł z Milanu. No, wielki obrońca. Wielki obrońca, miał 36 lat, to powiem wam szczerze, że na wszystkich treningach biegowych był pierwszy, nie? Ja powiem szczerze, że nie wiem, skąd miał takie zdrowie. Zawodowe, końskie. Zawodowe, no masz 36 lat, no to już trochę jest organizm wyeksploatowany, ale on normalnie szedł na maksa, nie? Ja to byłem pod ogromnym wrażeniem, najbardziej marudziłem ja, jeżeli chodzi o bieganie. No, bramkarz nie musiał, co? No ja wiem, ale no trochę musisz... Ale mogli dać ci rowerek, żebyś tam... Trochę musi, bo to jednak tam gdzieś buduje, to wytrzymałość też. Absolutnie. Nowo, gdzieś tak jak mecz, trochę stresu jest, no to też ten stres zabiera ci troszeczkę sił, no to musisz tą podbudowę mieć taką, prawda? Słuchaj, czy Dania była skromna jako kraina piłkarska, jeśli chodzi o zarobki piłkarzy? Gdzie indziej byś zarobił pewnie więcej, co? Czy te podatki wam to skwierały? To już mówię. To jest bardzo ciekawa sytuacja i też jadąc do programu zastanawiałem się, czy o tym nie powiedzieć i nie podpowiedzieć może władzom. Może ktoś posłucha nas. Tak, tak. I jest taka sytuacja, że to jest bardzo mały kraj, ale jednak jak popatrzymy, jacy zawodnicy grają, jaki poziom prezentuje Liga Duńska, no to musimy sobie zadać pytanie, dlaczego tak jest. No i Duńczycy doszli do wniosku systemowo i przeforsowali specjalną ustawę, która mówi, że w momencie, kiedy jest zawodnik bardzo taki, bardzo dobry, czyli ma status reprezentanta, w momencie, kiedy przyjeżdża do Danii, on nie musi płacić tego najwyższego podatku, jak osoba, która tam mieszka. I teraz moja jest propozycja, bo my mamy ogromny problem, żeby grać w tych europejskich pucharach i osiągać jakiekolwiek sukcesy. Ja myślę, że to się tak mocno oddala, że teraz no, to musi być ogromne szczęście, żeby się zakwalifikować do Champions League. Może akurat będąc tutaj w programie, może wymyślimy we dwóch i to będzie nasza propozycja. Zróbmy jakieś spotkanie PZPN, nie wiem, Ministerstwo Sportu, czy ktoś... Ekstraklasa. Ekstraklasa, ktoś z rządu i może my taki wprowadzimy system albo taki przepis, że w momencie, kiedy jest jakiś zawodnik, który ma status reprezentanta, może przyjechać do Polski i płacić na przykład mniejszy podatek. Ja pamiętam, że Norwegia to też zrobiła, dlatego też przez wiele lat norweska drużyna... W latach 90. fantastyczna. Tak, grali cały czas w Champions League. A mówisz o... Rosenborgu? O, Rosenborg. Zawsze mi się to gdzieś myli. I to był powód dlaczego oni mogli ściągać dobrych zawodników, ze względu na to, że bardzo płacili małe podatki i to zachęcało agentów, jak również zawodników, żeby tam przyjechać. Bo wiadomo, nie oszukujmy się, piłka nożna to są pieniądze. No, tak, mówię, tak, że tu ktoś całuje herb, wszystko fajnie, ale i tak to wszystko potem... Ale wracam do ciebie, gdzie indziej byś większe pieniądze zarabiał? Wracam niż w Danii, prawda? Ja przez moment w Danii zarabiałem bardzo dobre pieniądze. Pieniądze na polskie warunki, bo ja byłem na tym mniejszym podatku. To było przez pierwsze 3 lata. Wiem, że teraz ja rozmawiałem chyba z Kamilem Wilczkiem i on mówi, że ten przepis się przedłużył chyba do 6 czy 7 lat teraz. Okay. Nie? No to wtedy jest to bardzo atrakcyjne. On mówi, że nawet jemu się bardziej opłacało grać w Danii niż w Turcji. Taka ciekawostka. I jakby to powiedzieć, no i... Mogłem zarobić rzeczywiście później, jak skończyłem już ten 3-letni taki bonus, że nie płaciłem tych podatków dużych, no to wtedy to już nie ma sensu zostawać. Ja już po prostu zostałem, bo moje dzieci chodziły do szkoły, już się zaaklimatyzowałem, ale już wtedy wpadłem na 54% podatku. Ojojoj, także to ja, bolało, co? No bolało, ja myślę, że zdecydowanie więcej bym zarobił wtedy w polskiej lidze, nie? Tylko, że wtedy też nie płacili. Raz płacili, raz nie płacili, a jednak w tej Danii jest jakaś tak stabilizacja. Dania jest bliska Polsce, bo pod względem geograficznym wielu Polaków tam jest, wielu bywa, wielu odwiedza, wielu zwiedza,
ale z drugiej strony trochę egzotyczny kierunek, jeśli chodzi o piłkę, prawda? Wiadomo, Bundesliga, Włochy, nie wiem, Wyspy, no to już marzenie największe, prawda? Ale to jest bardzo duże okno wystawowe, bo na każdym meczu Ligi Duńskiej jest wielu agentów i z Bundesligi, i z Ligi Angielskiej. I mają też mocne kluby, jak powiedziałem. Mocne kluby, no posłuchajcie, bo u nas zawsze jest, mówi, na wsi nie będzie piłki, nie? U nas tak się mówi, że Nieciecza, Łęczna, inne kluby, to są na takim miejscu, że tam nie może być dużej piłki. A no to jak wam powiem, FC Midtjylland, nie? No właśnie. Klub, który ogromne pieniądze zarobił, 100 milionów chyba euro zarobił na samej tej awansie do Champions League i tam przede wszystkim grają bardzo młodzi ludzie. Oni tam bazują, to jest ten klub, który bazuje na tych wszystkich statystykach. Ja tam grałem przez pół roku w tym Midtjylland. No to jest, trenujesz w miejscowości Ikaz, gdzie jest 5 tysięcy osób, a grasz mecze na tym stadionie w Hernik, to tam nie wiem, ile tam mieszka, 25-30 tysięcy ludzi i jednak można zrobić drużynę, która się liczy. Trochę większa od Niecieczy, no masz rację. Trochę lubi się. To jest kwestia tylko, czy jacy są ludzie i kto ten klub buduje. U nas jest jeden problem w Polsce, bo u nas jest albo wygrywasz mecze, albo mecze przegrywasz. I jesteś nikim. Nie ma tej fazy przejściowej. Czyli no właśnie, ty słuchaj. Nie ma tej fazy przejściowej, która jest na zachodzie. Czyli w momencie, kiedy dajesz szansę młodym zawodnikom, te wyniki mogą być różne, prawda? Bo to są młodzi ludzie, oni będą popełniali błędy, oni wiadomo, że potrzebują takiego ogrania i te wyniki są różne, ale to rozumieją ludzie i nie ma takiego hejtu zaraz i nie ma takiego... A powiedz, a sam nabór do piłki, dzieciaków, akademii i tak dalej, czy tam nie jest za duża konkurencja na przykład piłki ręcznej? No bo nie. To jest chyba sport narodowy, co? W Danii. Nie, to jest sport narodowy rzeczywiście. Osiągają ogromne sukcesy. Teraz chyba nawet wygrali Mistrzostwo Świata, tak? W Szwecji. Chodzi mi o męską piłkę ręczną. Nie ma. Tam ogólnie dzieci są bardzo dobrze wychowane już od samego przedszkola. Bo, czyli wychowanie fizyczne. Tak, bo już mówię dlaczego. To jest, te przedszkola troszeczkę inaczej wyglądają niż nasze, bo tam zaprowadzasz dziecko i ono jest prawie że pół dnia na dworze. Ono się wspina na drabinkach, one cały czas jest aktywne. Tam się nikt w ogóle nie przejmuje. Jak ja raz zobaczyłem swoje dziecko, jak siedziało na drzewie w tym kombinezonie, mówię, Boże, jak on się tam znalazł w ogóle, nie? A tam się w ogóle nikt nie przejmował, nie? Wszedł, to wejdzie, dokładnie. Jest po prostu taki zimny chów troszeczkę. Aha. Taki zimny chów. Te dzieci nieraz nawet, jak oni z tego przedszkola idą do takiej, to się nazywa kolonii heu, czyli takie domki działkowe, no to idą przez parę kilometrów w takich kombinezonach, w tych takich czapkach, jakby tylko oczy widać i oni tam są na tym deszczu cały dzień. I lepią sobie, nie wiem, tam lepią sobie chleb, jest normalnie i mogą sobie to ten chleb smażyć nad tym. Na ognisku, wbijają gwoździe i siedzą na tym zimnie, przemoceni w tych kombinezonach, bo tam jest obowiązek, że każde dziecko musi przyjść w kombinezonie i one są bardzo mocno zahartowane i są bardzo sprawne od małego, nie? Ale jak popatrzysz na takie właściwości, powiedzmy nie techniczne, ale zdolności, nasze dzieciaki są zdolniejsze do piłki? Jak ich obserwujesz? Myślę, że to teraz się zmieniło. Bardziej były zdolne, jak jeszcze były moje czasy. Teraz ze względu na problemy, na te wszystkie gry komputerowe. A to zabiera ludzi. To zabiera i przede wszystkim nie egzekwuje się WF-u w szkole podstawowej. I to jest bardzo zaniedbane, dlatego mamy tak potem duże problemy z zawodnikami już, jak są seniorami. Jeżeli by w szkole było tak, że każde dziecko musiałoby przejść jakiś test, czyli przeskok przez, tak jak ja, konia, przewrót do przodu, przewrót tygrysi, ta sprawność ogólna, przez bark, jeżeli to by było już na tym poziomie szkoły podstawowej, to myślę, żebyśmy mieli też potem lepszych zawodników. Nie? Ale jakby nie patrzeć, mamy swoją szkołę bramkarzy. No to w Polsce gdzie, ale bramkarzy produkuje się, można powiedzieć, masowo, patrząc na to, jak sobie radzą w klubach ekstraklasy, a potem jak wyjeżdżają szybko za granicę. Mega. No też pamiętajmy, jesteśmy dużym krajem, też jest z czego wybrać, to jest raz. Druga sprawa jest taka, to jest charakter, nie? My nie marudzimy. Jak jesteś trenerem bramkarzy, jeśli jesteś bramkarzem, idziesz na ten trening, no to jednak ja nie spotkałem się, żeby jakikolwiek bramkarz był negusem, czyli żeby się Żeby był leniwym. Wiesz, to jest taka pozycja, że ty nie oszukasz. Tyle, ile włożysz, tyle wyjmiesz potem na meczu, prawda? Oczywiście potem przychodzi też aspekt jeszcze mentalny do tego, nie? A w Danii było, to było takie ciekawe dla mnie, no bo w Danii nieraz na treningu, przed treningiem przychodzi trener bramkarzy i się mnie pyta, posłuchaj, Arek, jak ty się czujesz, dasz radę dzisiaj? Co tak myślę, ja? Co? Ja nie dam rady? Jeszcze tego Duńczyka pyta, a ty dasz radę? A on tak, no wiesz, trochę mnie nogi, bo on mówi, to dobra, to dzisiaj zrobimy tak. Ale dobra. A u nas kiedyś trening bramkarski to był taki, że jak zszedłeś na czworaka,
To mega, Alek, ale dałeś. Jeszcze zwymiotowałeś. Jeszcze zwymiotowałeś, to byłeś mega, ale to będą z ciebie ludzie, nie? Nieważna technika, jak ty to robiłeś, ale to było coś niesamowitego. Ale wiesz, trzeba uważać, są niektórzy trenerzy, mniejsza o nazwiska, którzy są dość mocno postrzegani jako tacy kaci, że tak trenują, że aż jak ktoś ładnie mówi, mogą zajechać bramkarza. Myślę, że tego jest coraz mniej. Oczywiście mogą się zdarzyć tacy trenerzy, ale myślę, że teraz ten trening bramkarski poszedł już tak do przodu. Już tak się mocno zwraca uwagę na technikę upadku. My mamy niesamowicie dobrze bramkarzy wyszkolonych technicznie. Nie? To nie jest przypadek, że mamy... To jest nasza szkoła. To jest nasza szkoła. Ja uważam, że na tą chwilę jedna z najlepszych na całym świecie. Ja uważam, że wiele klubów zagranicznych przyjeżdża do Akademii Legii Warszawa i innych i się uczą, jak szkolić bramkarzy. Także tu, a mamy absolutny top. No teraz popatrzmy teraz nawet po nazwiskach, jacy bramkarze polscy w jakich klubach występują. To nie mamy się czego wstydzić. Także tu pod tym względem myślę, że też i Polski Związek Piłki Nożnej, jeszcze jak ty byłeś, pracowałeś tam, te wszystkie programy Future Pro, Talent Pro. Goalkeeper. Słucham? Goalkeeper Pro. Goalkeeper Pro. Te wszystkie konferencje też szkoleniowe, bramkarskie. To poszło tak do przodu, że uważam, że jesteśmy liderem i z tego co wiem, dużo też krajów przyjeżdża i uczy się tych wszystkich programów, a zwłaszcza jeżeli chodzi o Future Pro. Ja teraz w maju jadę do Kopenhagi z reprezentacją tych późno dojrzewających zawodników, czyli ten Future Pro. Tam będzie ogromna, duża konferencja i też turniej taki tych młodych. Jedziesz na stare śmieci swoje. Fajnie, powiem szczerze, że chciałem. Lubisz? Bardzo. Lubię. Chciałem po tylu latach pojechać tam, spotkać się z ludźmi. Byłem, w międzyczasie byłem wielokrotnie w Danii, w Kopenhadze również. Ale jednak sentyment został. Co by nie powiedzieć, to 11 lat spędziłem tam, miałem bardzo dobry okres, jeżeli chodzi o grę w piłkę nożną i tam ludzie bardzo mnie tam szanowali i do tej pory mnie bardzo szanują. Nie? No wiadomo, no, zostawiłeś tam najlepsze lata piłkarskie, tak można powiedzieć. Tak. Oni mnie bardzo szanowali z tego, że ja nigdy nie odpuszczałem, nie? Okay. Że ja zawsze byłem gotowy do treningu, zawsze ciągnąłem drużynę, zawsze nie narzekałem, tylko ten. Ja miałem trenera Bruce Ryok, nie wiem czy wiesz, to był taki Szkot, on mnie po prostu uwielbiał, nie? On lubił takich, my kiedyś mieliśmy taka anegdota, bo znaleźliśmy jakąś kasetę w Odense i na tej kasecie właśnie był Bruce Ryok, nie wiem, jakiś był mecz Szkocji z kimś, nie? I patrzymy, a on z taką pianą na buzi, z saniami, co wejście to sanie, nie? I, wiesz, taki był ten... Taki miał... O nim jako piłkarz oczywiście. Tak, on jako piłkarz, miał taki dosyć mocny charakter i żeśmy go zawołali tam do tego pokoju, mówimy, panie trenerze, pan zobaczy jak to jest, to nie chce na to patrzeć, nie? Mówi, nie chciał bardziej, bo to może... się tego wstydził, co? No nie, no może, ale rzeczywiście po nim było widać taką charyzmę i to był jeden z najlepszych moich okresów w Danii, najlepszy trener, jakiego kiedykolwiek poznałem. Umiał wejść do szatni i rozmawiać z zawodnikami. No to wiadomo, to jest podstawa każdego trenera. A powiedz, jak dzisiaj bierzesz takiego gościa, który jest W16, tak? Tak. Patrzysz na niego, jakie cechy? Wolicjonalne powinny mieć najbardziej rozwinięte? Oczywiście sprawność ogólna, warunki i tak dalej. Tak. Jak to pozycjonujesz? O bramkarzu? Tak. No to przede wszystkim wzrost. Nie oszukujmy się, że jest to aspekt teraz dominujący ze względu na to, że jednak te piłki, ten futbol się zmienił. Piłki są coraz lżejsze, one są coraz szybsze. Pruwają wyżej. Tak, wyżej leci, jak ją dobrze trafisz, to leci tak. Stoisz w bramce, a ona nieraz tak leci. Tak, jak pijana. No tak, albo ona na przykład zmienia tor lotu, że z góry na dół. Nie? I tak, a najgorsze są uderzenia z dalekiej odległości. Aha. Jak ona leci z 30 paru metrów i jest tyle czasu i tak stoisz w tej bramce. Czekaj spokojnie. I tak bujaś, bo widzi, ona spadnie. Nie? Oj. Jak spadnie, i to może ci dużo wstydu narobić. Ale to tak i to naprawdę... pozornie spokojny strzał, taki nic tak. Tak, a jak to się nazywa? A tak naprawdę ty nic nie możesz z tym zrobić, bo ona leci nagle do ciebie i nagle skręca. No to co ma zrobić? Nic nie zrobisz, nie? To przede wszystkim jest bardzo potrzebny zasięg ramion, nie? Im dłuższe ramiona, tym lepiej. Czyli szukasz takiego gibona. Czyli szukamy zawodników 1,88 m, 1,90 m. Ale już w tym wieku? Tak. Czy dajesz im szansę, że 1,80 m potem wyskoczy w 2 lata? Jest ten program Future Pro. No mówię. Dla tych późno dojrzewający, czyli Polski Związek Piłki Nożnej, ich nadzoruje, ich cały czas... Wiem, to Marcina Dorny projekt. Tak, tak. Jeszcze wtedy ja, sportowego, tak, tak. Ja byłem też na Talent Pro, co też PZPN, jeszcze wtedy wypracowaliście w PZPN-ie, byłem w Hiszpanii z tymi... A był, pamiętam te obozy. 100 zawodników i chyba z 50-60 trenerów, po dwóch na grupę, nie? Niesamowity projekt, także to nie można powiedzieć, żeby było jasne, że w Polsce się źle
szkoli młodzież. Tego po prostu nie można powiedzieć. Musimy poczekać. Musimy efekt. Poczekać. To, co potem, ma Marcin Włodarski z U18. Tak. I potem jest to ta cierpliwość w momencie, kiedy go wprowadza. No dobra, ale wracamy do bramkarza. Chodzi do ciebie taki gość, tak? To patrzymy przede wszystkim na wzrost, bo to wiesz, to też musi być... Nie, ktoś musi stać w bramce, żeby widzisz, o kurczę, to bramkarz. To jest raz. Musi być sprawny przede wszystkim, nie? No bo jeszcze teraz, jak grasz na tych boiskach sztucznych, niektóre są takie dosyć twarde, no to mógłby sobie krzywdę zrobić. Jakby... Absolutnie, poobijałby się. To na pewno sprawność ogólna, na to mocno zwracamy uwagę. No i przede wszystkim dla nas też jest bardzo ważny mental, nie? Czy on, jak układ nerwowy sobie radzi ze stresem? Jak takiego, że tak powiem, badasz na swój sposób? Widzisz po nim. Widzisz, na przykład tak? Ja siedzę na odprawie i na przykład trener, jak przyjeżdża nowy bramkarz, nawet na konsultację, i na przykład wyczytuje, kto gra w składzie, nie? To ja się przyglądam na jego reakcję. Jak zaczyna przekładać ślinę albo się zaczyna ruszać, to znaczy, że go to mocno usztywnia. Albo robi, nie? Taką... A robi... Proszę bardzo, jestem. No. Tak. I teraz na przykład przyjechał do nas bramkarz Polak. Aha. Z Ligi Angielskiej, z Hull City, Cornel Miściur, M93. I wyobraź sobie, że on pierwsze, co przyszedł na posiłek, w czapce. Wiesz, na luzie, on taki wyluzowany, M90. Taką jak raper? Nie, normalna czapka, tak jaką mamy, dostajemy, jak dostajemy czapki takie na zgrupowaniu. Okay. A to pokazuje po prostu wychowanie zachodnie. On jest pewny siebie. On się, wiesz, nawet jak my żeśmy go wpuścili na mecz, to on, wiesz, klata do przodu, zaczął krzyczeć. Zero, żadnego stresu. I to jest właśnie to, co ja przeżyłem w Danii. Dlaczego mi się tam bardzo dobrze broniło? Bo oni po prostu nie próbowali mnie tłamsić, tylko próbowali ale mnie... Ale widziałeś siebie w jego wieku na przykład, tego chłopaczka? Ja byłem za szczuty, nie? Ty byłeś spokojny. Spokojny taki, siedziałem, żeby się tylko nie odezwać. Byłeś pierwszym bramkarzem w tej drużynie juniorów, ale... No. Więcej tam było, że tak powiem, ognia wśród innych piłkarzy. Wśród innych, tak. Tam byli. Krzysiek Ratajczyk, Sławek, tak. Wojciechowski, Michał Biskup, to właśnie to z tej, tak, drużyny. A wróćmy do bramkarzy. Więc patrzysz na niego i mówisz, jakbyś stawiasz, ten będzie... No, to jeszcze pracuje. Nie, bo wiadomo, to nie wiadomo. To wiadomo, jeszcze jest później mecz. Okoliczności zewnętrzne dochodzą. Tak, tak. A sam mecz? Sam mecz. Zimna krew, spokój. To widać po ruchach. Widać na przykład, jak popełni błąd, jak po tym błędzie się zachowuje, czy to jest dalej kontynuacja, że za chwilę zaczynają się jeszcze inne błędy. To widać po mowie ciała, jak się porusza. Miałem takie też zdarzenie, że na zgrupowaniu bramkarz przyszedł, bramkarz bez żadnej historii, nie ma żadnego strzału. W połowie mówi do mnie, panie trenerze, ale boli mnie kręgosłup. Nie dam rady więcej grać. A wiem, że okej, no może go bolić, nie? Ale to jest dla mnie sygnał na przykład, że w momencie, jak będzie ważny mecz, to może być tak, że on zrobi to samo. I wtedy będziemy mieli jednego zawodnika mniej. Absolutnie. Mogą się dla nas zrobić duże problemy. Ja jestem trochę starej daty, ja jednak wyznaję, że jednak bramkarz to jest osoba, która niestety musi nieraz zagryźć zęby i po prostu mieć charakter i z tego charakteru po prostu pociągnąć. Nawet jak ci coś boli, to pociągnąć jeszcze. Opowiadałeś ciekawą rzecz przed nagraniem, że kiedy miałeś swoje problemy z nerkami, to takie dość poważne, to grałeś w Włodzisławiu głową, z pamięci. Znaczy, ja myślę, zdrowia nie miałeś już. Ja myślę, że tak jak mówisz, ja myślę, że tak naprawdę to tylko i wyłącznie było moje doświadczenie, moja głowa, moje takie dążenie do celu, ambicja. Bo to było w 2010. Tak? Bo ja już byłem tak zatruty tymi toksynami. Ja pamiętam, już miałem tak nogi spuchnięte, że nawet tak na treningu mnie piłka uderzyła, bo mi się zbierała woda pod skórą, nie? Urasemid trzeba było stosować. Ale to ja jeszcze nie wiedziałem, że ona taka poważna sytuacja jest, nie? Że jak wkładałem nawet palec tak gdzieś tam na skórę, to zostawał palec, nie? To aż tak było. Jak mnie piłka uderzyła, to był tak ogromny ból. Nawet na meczach mnie skurcze łapały, bo podejrzewam, że miałem już anemię, już miałem inne rzeczy. Hemoglobinę miałem niską. Nie? Ja powiem szczerze, że nie wiem, w jaki sposób fizycznie... Jak się tego dorobiłeś? Co to jest? Genetyczne sprawy? Nie, to jest... Wirus? To jest zaniedbanie od małego. Ja bardzo często chorowałem na anginę i wydaje mi się, że niewyleczona angina do końca spowodowała zapalenie kłębuszkowe nerek, które tak naprawdę degradowały moje nerki przez jakieś 20 lat, aż one doszły do takiego momentu, że już nie były w stanie dalej funkcjonować. Zresztą, no, różnie to było w polskich klubach, bo za dobrze je znam, ale w takiej Danii, w kraju, powiedzmy, o kulturze medycznej, pewnie trochę wyższej, a nie najgorszej, mogliście to dawno odkryć albo skierować na leczenie. To już was mega zdziwię, nie?
jak podpisywałem kontrakt, nie oddawałem żadnej krwi do analizy. Ojej. Przez 11 lat oddałem może krew raz. Widzisz, jak ten Zachód i Danię idealizuje, że tak, tam jest no wszystko lepiej, fajnie. Bo ogólnie my jako Polacy mamy tak, że wszystko co zachodnie to lepsze, a co polskie to jest słabe. To jest słabe, nie? Tak jest. W Danii nie przyjadą. Tak jak u nas, że na przykład ktoś się dzieje i dzwonisz po karetkę, a karetka przyjeżdża. Tam nie przyjedzie, tam musisz umierać, żeby karetka przyjechała. Nie? W niedzielę, to jeżeli zachorujesz, no to musisz dzwonić do lekarza, o ile się dodzwonisz, nie? A płacisz 50% podatku. Wiadomo. Także no to nie jest takie hop-siup. Mówię szczerze, że nigdy nie miałem... Raz, jak pamiętam, jakiś zawodnik francuski dostał zawału serca, czy umarł na boisku, no to wtedy było jakoś tak ustawowo, że trzeba badać serce. To dopiero mi zbadali serce. Ale przez ten cały okres grania w piłkę nożną w Danii nigdy nawet nie miałem badań okresowych, jeżeli chodzi o mocz, oddanie moczu, czy do analizy, czy badanie krwi. Zimny wychów, słuchaj. Nie wiem, no tak do tego podchodzę. Ja na początku byłem też zdziwiony, bo na przykład jak byli pod prysznicem, to nie kąpali się mydłem, tylko normalnie ścielali błoto rękoma, kąpali się, szli do domu, nie? Tacy wikingowie. Wikingowie, faktycznie. No to może dobrze brzmi, ale jak człowiek choruje, to potem żałuje pewnych spraw i mogło się to źle skończyć, nie? Ta cała choroba i to wszystko. Wiecie, ja jak poszedłem z wynikami już, bo podpisałem umowę z Polonią i tam byłem na obozie, było strasznie gorąco i tak kurde, czułem, że mi odchodzi prawie, że już nie czucie jest w rękach. No to zrobiliśmy badanie krwi, jak zobaczyła to pani nefrolog, to pierwsze pytanie, jakie mi zadała, panie Arku, czy pan jeszcze widzi? Bo ja mówię, miałem takiego klienta wcześniej, że z takim samym zatrudnieniem, były chyba fosforany bardzo mocno podniesione, że jak on miał taki poziom, no to on stracił wzrok. Nie? Na bramkę by się nie nadawał zupełnie. Nie nadawałbym się, no. Ale to wiesz, to też, organizm jest taki właśnie, że on adoptuje się do złych warunków przez lata. Ale w pewnym momencie już są tak złe warunki, że nie jest w stanie dalej tego pociągnąć. Nie? Wtedy dopiero wiedziałeś, że to już jest koniec. Tak, to jest koniec. Z dnia na dzień. To nie jest łatwe, bo to oddałeś serce, zdrowie dla tego sportu. Bycie bramkarzem, założenie tych rękawic, stoisz w tej bramce, to jest niesamowite przeżycie. Każdemu to życzę, tego życzę, żeby doświadczył w swojej karierze. I no wiesz, no i nagle dostajesz diagnozę, panie Arku, to już jest koniec z piłką. Mam nadzieję, że pan będzie normalnie żył, nie? Okej. I jest absolutnie wymagany przeszczep z dnia na dzień. Nie? No i wtedy życie zaczęło się na nowo. No trochę mi się nogi ugięły. Nie będę ukrywał, że trochę mi się nogi ugięły, że... A co, widziałeś siebie dalej w piłce, mimo w tej choroby? Ja byłem nastawiony, znając swoją, ja też koziorożyc jestem bardzo ambitny. W jakiejś postawie stel, to muszę do tego dojść i widziałem siebie i była taka sytuacja, że mój brat chciał oddać minerkę, mój rodzony brat, nie? Ale zrobił badania, okazało się, że ma tylko jedno. Ojojoj. Czyli ale coś genetycznie było, tak? Być może. I wiesz, kto oddał ci nerkę? Wiem, że to była kobieta. Matku? Tego nie wiem, takich informacji nie udzielają. Wiem, że to była kobieta, 50-paroletnia, ale innych informacji nie używają. Ta nerka jest troszeczkę mniejsza, bo ja jestem duży chłop, ona jest troszeczkę mniejsza. Ona jest wszczepiona tutaj w płat biodrowy. Nigdy tej pani nie poznałeś? Nie. Ale gdzieś tam myślisz czasami, co? Myślę o tym, bo to jest trochę niesamowite, że na 6 wspólnych antygenów, które posiadamy, 5 było z osobą tak naprawdę obcą. No, to było prawie, że to jest taki twój bliźniak genetyczny, nie? Ojej. Chodzi gdzieś na drugim końcu miasta, kraju i potem tak naprawdę ona mi uratowała życie, no bo wiadomo, ja się dializowałem co drugi dzień po 5 godzin w szpitalu, ale to jest kwestia czasu, kiedy po prostu przez dializę serducho cię nie wytrzymuje, bo to jest zbyt duże obciążenie organizmu. A to serce jeszcze? Bo to obciąża serce, bo dużo osób nie wie, to też... Muszę powiedzieć, że w momencie, kiedy nerki przestają pracować, nie oddajesz moczu. No tak, zatrzymanie jest wtedy. Zatrzymanie moczu, dlatego wchodzisz na dializy. I wszystko, co zjesz, wypijesz, zostaje w tobie. Czyli jak jesz, nie wiem, kluski, to wiadomo, że w kluskach jest woda. To automatycznie to w tobie zostaje, nie? I jest bardzo niebezpieczne dla serca. Ono się rozszerza i obniża w krótkim i na dializach się zmniejsza. I to się robi potem z niej taki worek, nie? Taki jakby już zużyty mocno, nie? Bo to jest duże obciążenie dla niego. Bo to przelatuje. Wszedłeś dużą wiedzę, Arek. No, musiałeś się o tym musiałem powiedzieć. Się tego nauczyć. To leżysz, tu cię kują igłami, jedna, druga igła wychodzi przez filtr, 5 godzin i ten, co drugi dzień. Nie? Wszystko, co przeżyłeś do tej pory, nie miało znaczenia. Kariera, przygody, problemy, to nie miało znaczenia. Znaczy, ja doświadczyłem wtedy dopiero, że wypicie zwykłej wody i herbaty, zrobienie sobie tego w domu, nie mając żadnych problemów, to jest ogromny dar. Dopiero doceniasz to, co masz, nie?
I teraz czujesz się na tyle, że nie wracasz myślami do tego. Jest to oczywiście pod kontrolą lekarzy, ale... Tak, ja co pół roku jeżdżę na kontrolę. W Lublin, Warszawa? Dzieciątka Jezus, Warszawa. Aha, tutaj masz swoją bazę, tak bym to powiedział. Tak, ale przeszczepiałem się w tym, w Szczecinie, w szpitalu na Arakońskiej. Aha. Zresztą bardzo mi też pomogło, jak mogę też podziękować, Pogoń Szczecinu. Bo tam się mną mocno Której chyba nigdy nie grałeś. Nigdy nie grałem, ale bardzo się opiekowali, bo tam był też lekarz, który pracował w szpitalu. Zawodnicy mnie odwiedzali, także też ogromne dzięki. Wylądowałeś na koniec w swoim rodzinnym mieście, w Lublinie. Czy to było, ta była taka logiczna konsekwencja twojej kariery, twojego życia? Zawsze chciałeś tam wrócić? Nie, to nie była. Nie. 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 Nie, to po prostu... Może w Danii byś był, gdyby... Myślę, że bym był w Danii. Myślę, że bym został w Danii. Bym był jakimś trenerem, może z perspektywy czasu, może jakieś inne bym miał stanowisko w klubie. No bo ludzie tam przede wszystkim cenili mój straszny charakter, nie? I podejrzewam, że no gdzieś bym został zatrudniony, nie wiem, albo trener mentalny bym się potem jakieś studia skończył, albo bym został jakimś trenerem, albo może jakimś dyrektorem w jakimś klubie, bo taki miałem tam, o mnie mieli bardzo dobre zdanie. Dobre nazwisko miałeś. Miałem dobre nazwisko, naprawdę, nie? Dobre, kontrowersyjne, ta książka i tak dalej, to wiadomo. To... Oczywiście, ale jeżeli patrzymy stricte sportowo, jako człowiek, no to tam nie było do mnie absolutnie żadnych zastrzeżeń. A co się stało, że kibice Motoru przypomnieli sobie, że jesteś z Lublinianki i nie chcieli cię jako dyrektora tego klubu? To jest ciekawe, co? To jest niesamowita sytuacja, no bo 5 lat pracujesz w klubie i wszystko jest okej. Okay. Wszyscy doskonale wiedzą, że jestem wychowankiem Lublinianki, Lublin, tym bardziej jestem urodzony w Lublinie, osiągnąłem jakiś sukces piłkarski i później jak gdzieś tam zostajesz tym dyrektorem... Czy też można racjonalnie wytłumaczyć? Nie wiem. No to nie wiem. Tak jak Wisła z Krakowa, jakby trzeba tłumaczyć, albo Polonia z Legią, co? Tak. Ciężko mi to jest. No i co, jesteś w Motorze, jesteś dyrektorem sportowym, pracujesz, piękny stadion, zachęta ze strony miasta, nowy fajny sponsor, czy też właściciel, pan Zbigniew Jakubas i nagle nie, Onyszko jest z Lublinianki. Tak, no to jest hit. To jest niebywałe. To jest niebywałe, ja powiem szczerze, że do tej pory nie. Ale jak to, zaszczuli cię, czy zmusili do odejścia? Jak to wygląda? No nie będę ukrywał, że troszeczkę mnie zaszczuli, bo i tam różne już tam się szykowali z transparentami na mnie, z różnymi tam już były na mnie tam. Jak oni na mnie tam krzyczeli, no tak nie za bardzo, a to już było... Niecenzuralnie. Ja ogólnie po tym wszystkim byłem mocno rozczarowany, bo jeszcze raz podkreślam, jestem stamtąd, urodziłem się tam, osiągnąłem jakiś duży sukces sportowy, niewiele osób z Lublina taki sukces osiągnęło i myślę, że no, musi być też pewna hierarchia w tym wszystkim i jakiś taki zdrowy rozsądek, prawda? Żeby jednak dać troszeczkę taki jakby to powiedzieć, kredyt zaufania, nie? Absolutnie. Kredyt zaufania, a nie od razu jechać z tobą. No ale tak było, no trudno, no to już jest przeszłość. Tak się stało, no byłem troszeczkę rozczarowany do tej pory. Myślę, że jestem rozczarowany. Ale wiesz, Lublin ma kilka niesamowitych takich atutów. No mówię, jeszcze raz, fantastyczny stadion. Prezydent miasta, czy władze miasta, które są za Motorem, za wielką piłką, mają przewidywalnego, solidnego sponsora, czy też właściciela. Tradycje. Wicemistrza olimpijskiego, który tam pracuje, czyli ty. No, co chcesz jeszcze? Dziesiątki wychowanków, które wyjechały w Polskę właśnie z tamtych stron. I to się nie może spiąć. Jak myślisz, dlaczego? Spiąć, czytaj awansu do pierwszej ligi, do ekstraklasy. Bo ogólnie u nas jest tak, że każdy klub gra o coś. Czyli nie ma czegoś takiego, jak jest na przykład w Danii, że jest klub i wiadomo, że okej, ten klub nawet jakby spadł, to ci kibice są, nie robią problemu. Tam wielokrotnie było czegoś takiego, że nawet jak spadała drużyna, no to i trener zostawał. Po prostu jest troszeczkę inna kultura, bo nie zawsze jest wina jednej osoby. To jest ogólnie... Dania jest trochę wyidealizowana, no to było, tak, minęło, tak, no to... Tak. Ale jak to mówiła moja stara sąsiadka, to tam jest inny Pan Bóg. Trochę tak. To. Zgadza się. No to wracając do Motoru. To nie jest tak, w życiu nie jest tak, że kibice mówią, musi być awans i ten awans będzie. Bo pamiętajmy, że nawet jak mamy piękny stadion, mamy super boiska, przyjeżdżają drużyny z innego, inne drużyny na ten stadion, grają na dobrej murawie, czują się jak naprawdę prawdziwi piłkarze, profesjonalni. W świątyni piłkarskiej. To nie przyjdą i mówią, okej, Motor bo musi awansować, a to my się tam położymy i nie strzelajcie jedną, drugą, trzecią, wyjedziemy, dziękuję. Nie, to wręcz przeciwnie działa. Wszyscy się spinają na Motor.
Wszyscy i wszyscy chcą, żeby Motorowi się nie udało. Prawda? No jak na Legię. Tak, dokładnie. Dokładnie tak jest. Dlatego to nie jest takie proste. I to nie jest tak, że bo kibice powiedzą, czy społeczeństwo powie w Lublinie, że Motor musi awansować i tak jest. Bo to jeszcze są inne drużyny. To jest wiele składowych. Ja wam powiem szczerze, że grałem tyle lat w piłkę nożną, to ja nie wiem, czy awansowałem z jakąś drużyną. Znaczy, jako trener awansowałem 2 razy, ale jako zawodnik, no to nie, no to grałem cały czas w Ekstraklasie, bo to nie jest łatwo awansować gdziekolwiek. To naprawdę... Znaczy, że masz za miedzą pod bokiem Łęczność. Solidny klub też tak. W ostatnich latach, może nie z sukcesami, ale z takim mocnym miejscem na mapie. Nigdy tam nie doszło do, ja nie mówię do fuzji, bo to podejrzewam, że nie przeżyliby tego kibice jedni tak. I drudzy. Ale to może za 2 duże grzyby w barszczu jednym, takim niewielkim lubelskim. No Górnik Łęczna też ma dobrego sponsora i tam też daje duże pieniądze i na akademię, i na pierwszą drużynę. No i rzeczywiście Górnik od paru lat i grał w Ekstraklasie. No jest w Lublinie rzeczywiście, jest taka, jesteśmy mocno negatywni. Jak coś nie idzie, no to od razu zmiana, wszystkich wyrzucić, już tu, teraz. A jednak futbol to jest też i cierpliwość. Jednak musisz zrozumieć, że nawet jak wprowadzasz młodych zawodników, bo ja słyszę w Lublinie jedno. Musimy stawiać na wychowanków i na ludzi z regionu. Proszę nagle, bardzo. I nagle, proszę bardzo, i ty nagle ich, nie wiem, kontraktujesz, podpisujesz z nimi umowy i wprowadzasz ich do drużyny, czy bramkarza, czy zawodników z drugiej drużyny i dajesz im grać i te wyniki mogą być słabe. Rzeczywiście w Motorze były słabe wyniki też. Na pewno to też nie pomogło, jeżeli chodzi o moją osobę, bo te wyniki były niesatysfakcjonujące i kibice byli źle, ale to jest właśnie ta konsekwencja, że w momencie, kiedy dajesz tym młodym zawodnikom i z regionu się ogrywać, mogą to być by wyniki, czy bramkarz jest młodzieżowiec w bramce, może raz być lepszy mecz, raz gorszy. No takie są, tak to po prostu ten futbol wygląda. Ale u nas tego nie ma. My albo wygrywamy, albo przegrywamy. Nie ma tej fazy. Nie ma pośrednich. Nie ma pośredniej. My nie mamy cierpliwości. I w momencie, kiedy mówimy, że stawiamy na młodych, gramy i przegrywamy, nie, to wszystkich wywalić, wszystko od nowa. Teraz trzeba starych, doświadczonych kupić, żeby ci starzy, doświadczeni grali, żeby zrobili awans. I wtedy się nie liczymy z pieniędzmi, tylko płacimy ogromne kontrakty. I jak nie ma awansu, no to klub ma problemy finansowe. No tak, i ty się koło zamyka. I to tak jest w Polsce, się zaraz koło się te. Ale na przykład, ja daję przykład FC Midtjylland, nie? No to oni zrobili w ten sposób, że na przykład mają swoją szkółkę, nie wiem, gdzieś tam w Ganie, czy nie, sprowadzają tych młodych zawodników ciemnoskórych, tu ich wdrażają, chodzą do szkoły duńskiej, promują ich. Dla nich to jest emigracja taka korzysta pod każdym tak. względem. I na przykład FC Midtjylland to jest jedyny taki wielki przykład, jeżeli chodzi o piłkę młodzieżową. Oni bardzo dużo produkują zawodników na zachód. Oni sprzedali za ogromne pieniądze zawodników do klubów, czy Chelsea, czy Arsenalu, czy do innych. Manchester United to jest klub naprawdę wzorowo zarządzany w ten sposób, ale oni też nie zawsze byli na pierwszych miejscach, czy coś, no bo to powoduje, że jednak ci młodzi zawodnicy potrzebują chwilę czasu, żeby się ograć i też ustatkować swoją formę. Nie? Ale mimo tych problemów spokojnie chodzisz po Lublinie. Nie, no tak. Tam cię nie zaczepia? Nie. Nie, no nie było takiej sytuacji, żeby tam ktoś, jakby to powiedzieć, mnie zaczepiał, czy normalny mam kontakt. Życzę Motorowi jak najbardziej awansu, bo myślę, tak jak już powiedziałeś, ten klub i miasto, i prezydent, i właściciel zasługują na to, żeby ten klub grał wyżej. No, trzymam kciuki, na serio. No. Mam taką satysfakcję, że tych zawodników, których ja ściągnąłem, no to jednak teraz poprzedłużali kontrakty i normalnie grają. I ten trener z nich wyciągnął chyba maksa. Nie? Czyli pracujesz z U16 teraz, tak? U trenera Lasockiego. Rafał Lasockiego. No jesteś szczęśliwym emerytem olimpijskim, co? Tak, tak. Zobacz, jak to wyszło, prawda? Tak. Ktoś, który nie stracił w ostatniej chwili, choćby jak Radek Majdan, miejsce. Może nie stracił, ale no, nie wygrał tej rywalizacji o drugiego bramkarza. Dzisiaj może o tym pomyśleć, a ty dzisiaj jakby nie patrzeć, jesteś na garnuszku państwa. To słusznie, no, medal olimpijski powinien być tak wyceniony. To jedna z najfajniejszych rzeczy, które w polskim sporcie wprowadzono. Tak, to się zgadza, bo myślę, że to też tak wiele osób poświęciło swoje życie dla sportu, też dla... Zdrowie dla kraju. I później gdzieś słyszymy, że gdzieś, nie wiem, jest bezdomny, czy ten, a tu mimo wszystko te co miesiąc jest parę groszy, także może sobie tam, to nie są jakieś, nie wiadomo, koło, nie będziesz jeździł Mercedesem, ale przynajmniej na te opłaty, czy coś, masz te pieniądze i taki... Jak masz taki problem jak teraz, czyli nie jesteś, nie wiem, nie pracujesz w Motorze, tak, nie prowadzisz tak. swojej szkółki. Tak, tak. Wiadomo, że w zasadzie praca w PZPN-ie to nie jest pełny etat, tylko raczej takie uczestniczenie od zgrupowania do zgrupowania i tak dalej. Jest to bardzo dobra rzecz. Bardzo dobra rzecz.
Teraz też od stycznia była rewaloryzacja. Rewaloryzacja, także to też podwyższyła się ta emerytura. No ale to jest fajne, bo to dla każdego medalisty olimpijskiego jest dożywotnio. Także no, tutaj państwo stanęło na wysokości zadania. Masz kontakt z tymi piłkarzami, z którymi, nie wiem, tu już 30 parę lat temu sięgnąłeś po brązowy medal w Mistrzostwach Europy? Mam kontakt z Michałem Biskupem. Mówisz, że jest na Wyspach, tak? Tak, bo moja rodzina jest, od mojej żony rodzina jest w Luton i tam spotkałem się z nim nawet. I co Michał porabia? A Michał pracuje w jakiejś firmie chyba przesyłkowej. Normalnie... Jest go 20 kilo mniej, czy... No troszeczkę jest był taki... zawsze... Kuleje, bo coś przez tą piłkę chyba... coś tam miał z biodrem, ale nie zmienił się. Jest tak samo wygląda, jest bardzo sympatyczny. Poszliśmy na kawę... Był wasz kapitan, pamiętasz? Nasz kapitan, tak. Był taki niziutki, najmniejszy. Niziutki, najmniejszy. Spotkałem go w tym Luton, byliśmy nawet na kawie. Także no, no mile wspominam. Czasami też ze Sławkiem Wojciechowskim rozmawiałem, bo tam też był chyba prezesem Akademii Lechii Gdańsk. Tak, tak, tam działał. Czy dyrektorem Sazanowicz. Andrzej. Andrzeja Sazanowicza spotkałem w Nowym Dworze, bo tam przez moment mieszkałem. To go spotkałem w szkole, tam gdzieś pilnował tej... On szybko, chyba go, trochę kontuzje i brak zdrowia go tam zakończył. Legia chyba, myślę, ta Legia też troszeczkę wtedy... To było bardzo możliwe, bardzo możliwe. I on, jego spotkałem tam w nowym Dworze. Też ma małżonkę z Nowego Dworu, także tam... Krzysiek Ratajczyk w Wiedniu. Krzyśka Ratajczyk dawno nie widziałem. Dawno nie widziałem nawet na jakieś imprezy czy coś. To go po prostu nie widziałem, z kim jeszcze tam mam... Sławek Olszewski, Talikiem mam kontakt też. Jarkiem, tak? Z Jarkiem Talikiem. To był twój drugi bramka, znaczy drugi, no. Ty byłeś pierwszy w tej drużynie juniorów i to w ogóle nie było wątpliwości, kto ma być pierwszy. Zresztą świętej pamięci Wiktor Stasiuk nie miał takich dylematów. Wiadomo, że Onyszko zaczynał taki mecz. Tak. Widzisz siebie gdzieś dalej, wyżej w tych reprezentacjach młodzieżowych? Znaczy my teraz mamy tak, że jesteśmy w U16 i już idziemy cały czas do góry, czy potem U17, U18. Już nie ma tak, bo przez moment byliśmy tą reprezentacją selekcyjną, która stała w miejscu. My żeśmy tylko jeździli po Polsce i selekcjonowali zawodników, nie? Z dużym sukcesem. Myślę, że ci zawodnicy, którzy grają w tych starszych reprezentacjach, to są zawodnicy, którzy też przeszli przez nas. No ta drużyna Marcina Włodarskiego robi furorę, prawda? Tak, tak. Ale samo to się zrobiło, czy tak? Nie, no samo na pewno nie. Nie można też umniejszać. Nie, żartuję, ale czy to jest taka niesamowita generacja? Czy to wreszcie efekty systemu, no? Na pewno efekty systemu, na pewno, bo jeszcze raz powtórzę, bo ja jak słucham nieraz ludzi, że mówią, że nie ma w Polsce szkolenia, jest szkolenie i Legia dobrze szkoli, Lech Poznań, Pogoń Szczecin bardzo dobrze szkoli młodzież. Lubin. Lubin, te duże ośrodki, gdzie są infrastruktura jest bardzo dobra. Ona jest problem później w piłce seniorskiej. Że my, z przejściem do juniora, bo my nie mamy, jeżeli nie ma wyników, wtedy trener czy zarząd nie będzie ryzykował tego, żeby gdzieś tam kibice na nich krzyczeli, żeby była opinia publiczna zła i oni się wtedy boją wystawiać tych młodych zawodników. I my tu przegrywamy. I dlatego polska piłka się nie rozwina i się nie rozwinie. Nie będziemy mieli żadnych sukcesów na europejskich... Tak jesteś pesymistycznie nastawiony? Tak jestem pesymistycznie nastawiony. Do momencie, kiedy wszyscy sobie zdadzą sprawę, że jednak... No mamy teraz w Pogoni Szczecin Przyborek. To jest naszej reprezentacji. Prawda? Pogoń Szczecin, dała mu zagrać. Oglądałem mecz ostatni. Mówisz o tym... Przyborowskim? Jak się... Przyborek. Tak, Przyborek. Przyborek. I on zadebiutował teraz w weekend w Ekstraklasie. Nie? I czy to już był czas, żeby zadebiutować? Tak, i on wszedł i ja widziałem bez żadnych kompleksów chłopak grał. Dawał radę. I czy Legia Warszawa, zobaczmy, Lech Poznań ilu wychował młodych zawodników, ile pieniędzy zarobił, a nadal kibice są niezadowoleni i krzyczą na dyrektora klubu. To dla mnie to takie, ja tego po prostu nie jestem w stanie zrozumieć, nie? Bo jak ty byś zrobił takie transfery, zarobił tyle pieniędzy dla klubu, to na zachodzie by ci dali taką fuchę dożywotnią. I jeżeli to się nie zmieni w polskiej piłce, my nie zrobimy żadnych sukcesów na arenie międzynarodowej. Jestem przekonany. Stabilność w decyzjach. W decyzjach i cierpliwość. Cierpliwość. My nie mamy cierpliwości w Polsce. Ale jako Polacy chyba nie mam cierpliwości. Tak, ale w piłce nożnej musi być tu i teraz. Jak spadniesz, to może się okazać, że klubu nie ma. Nie ma klubu. Tak, może być. Że nie ma pieniędzy, nie ma finansowania. No jak to spadnie, to mamy płacić. Dobra, jak zostaniesz mistrzem, to chcą, żebyś zagrał w Lidze Mistrzów, chociaż nie ma ku temu żadnych przesłanek, prawda? Tak, tak. Ale może ten, o tym, co rozmawialiśmy wcześniej, ten przepis, żeby płacić mniejszy, nie wiem,
zawodnicy, którzy przyjeżdżają z zagranicy, bardzo dobrze, żeby płacili mniejsze podatki. Wiesz, to podatki w Polsce są tak dojmujące chyba. No wiadomo, no nie, że... są małe, ale żeby jeszcze zachęcić jeszcze takiego, nie wiem, zawodnika klasy, nie wiem... Typu Lewandowski. No, może mimo wszystko do Polski by raczej nie przyszedł, nie? No tak. Ale patrzymy na FC Kopenhaga, ma Argentyńczyków różnych, zawodników z tej Ameryki Południowej, no i to zawodnicy, którzy zarabiają duże pieniądze, ale nigdy nie byłoby Kopenhagi stać, żeby ich utrzymać, jakby mieli płacić od niego ten podatek 54%. A dzwonią do ciebie z Danii, mówią, podeślij nam tu jakiegoś fajnego juniora, jakiegoś chłopaka? Nieraz bramkarza się pytają. Pytają, tak? Mhm. Rzeczywiście ta szkoła polska jest, robi w Europie naprawdę, może nie furorę, ale jest dobrze postrzegana. Jest bardzo dobrze postrzegana i oni wiedzą doskonale, że jak przyjeżdża polski zawodnik, to jeżeli mu powie, że ma robić to i to, to on nie będzie marudził. Mają chłopa do roboty. No tak, no, po prostu jest sumienny, nie? No bo wiesz, w Danii to jest tak, cześć, Edu Fresk. My się tak pytają, czy jesteś świeży dzisiaj, nie? A, czy ci się chce? Czy ci się chce? Dasz radę dzisiaj? Ja sobie myślę, no tak w Polsce ten powiedział, czy ci się chce, to ja nie mogę tego w ogóle wyobrazić. Czy on by nie, tak, no gdzie, no jak, skąd? Wyobrazić, żeby ten się pyta, bo sobie, ty dzisiaj dasz radę, jesteś zmęczony, jak jest? A, to zostań, nie? A tam tak jest, nie? No to z czego się biorą te sukcesy duńskich klubów? No przede wszystkim no, z jakości. Może nie sukcesy, ale jakości, ostatnia jakości, pozycja, jakość. Z jakości, tak? I stawianie na młodych zawodników, wierzenie w nich. Promowanie ich. No to powiem ci przykład, ten Mohamed Zidane. Nie wiem, czy pan też taki zawodnik, Mohamed Zidane, Egipcjanin, reprezentant Egiptu. Z Borussii Dortmund. Tak. No to ja ci powiem tak, jest rozgrzewka, Duńczycy lecą w prawo, aha, a on sam z lewo w piłką. I co wyobrażasz w polskiej lidze coś takiego? Nie, gdzie? Zaraz by mówili, co on robi? Zwariował, nie dostosuje się, nie? A oni? Spokojnie. Ale on, wiesz, brał piłkę, kiwał tak trzech, czterech, strzelał sam bramkę, nie? Zarobili ogromne na nim pieniądze, nie? U nas, myślę, żeby nie dał rady tego, nie? Tylko wszyscy cały czas dostosuj się, nie? Ale jak jesteś człowiekiem, który w szatni przeżył 100 lat, wiadomo, w środowisku piłkarskim ostatnio w sensacji w Czechach o deklaracji piłkarza Young to, że jest gejem. Jak na to patrzysz? Nie chodzi mi o ocenę jego jako człowieka, bo ma prawo do tego, co robi. Ale z iloma piłkarzami bym nie rozmawiał, ile mnie czytał wywiadów, nikt sobie nie wyobraża takiej sytuacji, prawda? Znaczy ja powiem tak, przez tyle lat, przez 20 parę lat grałem w piłkę nożną, nigdy nie spotkałem się, żeby była taka osoba w szatni. Myślę, że no, mogłoby być ciężko, nie? Mogłoby być ciężko, zależy też w jaki sposób on by się zachowywał, nie? Pamiętajmy, że szatnia jest dosyć hermetyczna, jest to mocna szatnia i musi być mocno zdyscyplinowana. I jeszcze jeżeli nie widać po nim tej orientacji seksualnej, czyli zachowuje się normalnie jak mężczyzna, no to myślę, że to jeszcze jest do przełknięcia, myślę, że jeszcze okej, nie? Ale jeżeli by był taki mocno... Ofensywny, zniewieściały, to myślę, że ten numer by nie przeszedł, nie? Nie ma szans. Nie ma szans. Nie ma szans, bo to po prostu rozbiłoby szatnię. Na podstawie swoich doświadczeń i w ogóle pojęcia normalnie rozumianej tolerancji, prawda? Bo każdy niech idzie swoją stroną, to nie ma problemu. Ale sama szatnia jest tutaj ciężka do wyobrażenia dzisiaj. Nie, no bo to wtedy musisz się dostosować do wszystkich. Nikt nie może nagle gdzieś... Jednak to jest machina, nie? To jest 11 zawodników, 11 różnych charakterów, i w momencie, kiedy by była, ja mówię, jeżeli to by był zawodnik, który o tej orientacji jest taki, nie widać tego po nie, prawda? Czyli jest bardzo męski, taki jest wręcz taki dominujący, no to myślę, że z tym nie mieliby zawodnicy problemu, ale w momencie, kiedy troszeczkę, wiesz, troszeczkę zniewieściały, czy jakieś dziwne rzeczy by się działy, no to myślę, że ten numer by nie przeszedł, nie? No po prostu... Tak to szatnia ma i na to trzeba lat, nie? Chyba, żeby do jakiejś ewolucji, jeśli dojdzie do takiej ewolucji. Znaczy ogólnie możesz być nie wiadomo jak dobrym trenerem, możesz robić te, jak to się nazywa, analizy, rysować na tym. Jeżeli nie rozumiesz szatni, nie wiesz jak rozmawiać z zawodnikami, nie zrobisz żadnego wyniku. Dlatego dzisiaj większość, no dzisiaj nie, ale od dawna byli piłkarze, raczej sięgają po tą robotę, po trenerskę. No bo możesz rozumieją szatnię. Tak, proszę. Bo rozumieją szatnię. Rozumieją i zarządzają w szatni. Tak. Ty rozumiesz. Ja rozumiem szatnię. Ja rozumiem. I wiesz dobrze, wiesz, o co w niej chodzi i jak trzeba zarządzać. Kto zdobędzie szatnię, zdobędzie sukces drużyną? Można to tak skrócić? Tak. Możesz mieć słabszych zawodników, nie wiem, technicznie, taktycznie, ale jeżeli jest,
jest trener, który jest w stanie wydobyć z nich maksimum swoich możliwości, oni się dobrze czują i z przyjemnością przychodzą na trening, no to jesteś w stanie osiągnąć sukces. Jeżeli możesz mieć nie wiadomo jak dobrych wirtuozów, niesamowicie rysować te wszystkie analizy, kreski, ty możesz stać tu, ty tam, ty te. Jak nie wiesz, jak dotrzeć do zawodnika, ty nie wiesz, jak w tej szatni stanąć. Ale wiesz, ale na Janusza Wójcika patrzy się dzisiaj różnie, prawda? Bo już go nie ma. Więc a kogo? Janusza Wójcika, tak. Trenera, którego darzysz wyjątkowym sentymentem, tak. I zrobił dla ciebie wiele. No, zabrał cię na igrzyska w Barcelonie, jakby ci ustawił azymut kariery. Nie mówiąc o tym, że tę emeryturę masz, no to też trzeba było oddać. Ale mówi się różnie, że jednak skupiał się głównie na tej swojej swoisto pojętym mobilizowaniu, mobilizacji takim, no. Nie chodzi o to, że robi to wulgarnie, bo język piłkarzy nie jest literacki, ale jest taki, jaki jest. Dzisiaj byś wziął wszystko 100% od niego, żeby zarządzać szatnią? Ja też jestem starej daty. No to ja też. Na mnie by to działało i to po prostu ja gdzieś to mam już w sercu, prawda? Co ktoś mi powiedział z tej drużyny olimpijskiej, że wtedy, kiedy graliście w piłkę, to działało, ale tak. Później ten sam Janusz Wójcik, kilka lat później, który prowadził reprezentację narodową, trochę odbił się od starszych, bardziej doświadczonych, ojców i mężów, czyli szefów rodzin, i od tego, że już mieli inny status materialny. Już to do nich nie trafiało. Tak, tak mogło być, ale no pamiętajmy, że na naszą tą generację no to jednak to bardzo działało i dlatego takie były sukcesy. Jak popatrzymy, jacy zawodnicy po olimpiadzie grali w jakich klubach, no to prawie 80-90% tych zawodników zrobiło fajne kariery na zachodzie. To tak. Może bez wystrzałów takich jak dzisiaj, typu Napoli, Barcelona, Bayern czy nie wiem, no Juventus, ale tak. Ale gdzieś zrobili i grali w dobrych klubach europejskich. Także na nas to działało, na mnie też, nie? Ja też nie będę ukrywał, że duży taki wpływ na moją osobowość i moją karierę był mój tata, był bardzo wymagający, ale ja... Człowiek piłki, czy...? On był też bramkarzem w Lubliniance. Ja akurat nigdy nie widziałem, jak on bronił, nie? Tylko wiem, że trenował, był bramkarzem. I on też tak mnie wychowywał po męsku mocno, nie? I jak to się nazywa? I przede wszystkim ode mnie dużo wymagał. I mnie to nakręcało. Ja nie, bo teraz jak mówisz dziecku, że taki, jak jest twój rodzic w ten sposób postępuje, że cały czas cię tam presuje, wymaga od ciebie dużych rzeczy, no to mówisz, że teraz te dzieci mówią, nie, to niedobrze, bo to mogą być problemy potem jakieś mentalne czy co. No tak. Wiesz, o co chodzi? Wtedy tak nie było. A gdzie twoje dzieci trenują piłkę? Ja mam córkę, która... Znaczy mam dwójkę z pierwszego małżeństwa, które zostały w Danii, to nie trenują, nie grają w piłkę. Ten średni, Julian, to on gra w BKS-ie Lublin. O proszę. Tylko jest obrońcą. Bramka przejdzie, ale obrońca nie przejdzie. A charakter ma po mnie. No, to ja mu wróżę, proszę, ale taki... Nie odpuszcza. Stoper, nie odpuszcza. Ramos. Taki boczny obrońca, nie? A boczny z boku. Teraz ma 10 lat, mam nadzieję, że będzie bramkarzem. Mówię, że tak gdzieś od 11-12 roku zaczniemy trenować już stricte... Wysoki? Wysoki. Duża stopa? On będzie bardzo wysoki. On będzie miał ponad 90. To spokojnie go wykierujesz. Mam jeszcze córkę malutką, ale to ona jeszcze... Nie, zostawmy. Ona będzie modelką, to na pewno. Modelko to już. Ale ładnie im kariery ustawiłeś. Tak powinno być. Tak. Dobry ojciec myśli, prawda? Przezornie o dzieciakach. Nie, ale to widać już po urodzie, widać jak się zachowuje. To już są pewne geny, ona staje, cały czas przegląda się. No ja nie wiem, 4-letnie dziecko, skąd takie rzeczy wie, gdzie to widziało to. No może gdzieś to gapi się w telewizji. Tak. I tak to jest. Dobra, Arek, dzięki wielkie. Miło by cię zobaczyć po latach. Dziękuję, wzajemnie. Słuchaj, szczęścia życzę, rozumianego piłkarstwa, no i zdrowia, bo te twoje historie zdrowotne, oj. Ale jest. Ja muszę powiedzieć, że czuję się amazing, nic mi nie dolega, jestem bardzo pozytywnie nastawiony i normalnie żyję. Jak nas słuchają ludzie, osoby, które też mają problemy z nerkami, to nie martwcie się, po przeszczepie naprawdę zaczyna się życie dopiero i nie bójcie się tego. Zawsze znajdziesz chwilę czasu pójść o tej pani, która ci tą nerkę dała, no. Nie wiedząc, ale patrz, jakie życie niesie takie niespodzianki, a nawet, no powiedziałbym, rozwiązania, które by się nigdy nie spodziewał, nie myślał o tym. No chodzi druga osoba na końcu Polski i prawie, że zgodna genetycznie z tobą, prawie, że jak twoja mama, nie? No to jest coś nieprawdopodobnego, nie? Jeszcze raz zdrowia ci życzę. Naszym gościem był Arkadiusz Onyszko, srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich z Barcelony. Dzisiaj trener bramkarzy. Dziękuję. Dziękuję bardzo.